survivalu. Więc tak, z góry mówię przepraszam, że nie było przez tydzień odcinków, ale no niestety sprawy szkolne i te sprawy. I otóż tak, co będziemy robić w tym odcinku? No miałem w planach zrobić jakąś miksturkę, ale niestety oczywiście oprócz składników potrzeba tutaj takiego cosia. No i niestety bez tego, no to niestety tego nie zrobię, ale postanowiłem, że może zrobimy podłogę. Podłogę w domu, no i jeszcze zrobimy może piwnicę, jeżeli oczywiście zdążymy. Ale na razie zajmiemy się podłogą, zobaczymy jak to dalej wszystko pójdzie. Jeszcze chciałem tu zrobić jakieś zejście, tak tutaj taką obwódkę, ale dobra. Więc tak, na razie sobie może wezmę coś zjem, albo nie, na razie wykopiemy. To mi zejdzie trochę jeszcze tego głodu. Wykopię trochę tutaj tą ziemię. Aj, 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 aj. Mam nadzieję, że jest mikrofon włączony. Nie, bo nie chcę, żeby mi jakieś wpadki. Czekajcie. Nie, mam nadzieję, że jest włączony, bo... Bo raz było tak, że nagrywałem i bez głosu i musiałem nagrywać totalnie od nowa. A i ogółem wyszedł Five Nights at Freddy's na VR-a, Help Wanted, i ogółem wszystko byłoby fajnie, gdyby nie cena tej gry. 125 zł za cyfrówkę. I dla mnie to jest po prostu śmieszne, żeby dać tyle za Five Nights at Freddy's. Gdyby to kosztowało już załóżmy z 80 zł, noż 90, no to jeszcze bym kupił, no ale 125, Scott, co ty odwalasz? Przecież nie za takie pieniądze, przecież FNAF nie powinien być tak drogi, gościu. A chciałem serię zrobić w dniu premiery, a niestety. Bo Gibbon mnie tak nastawił. Nie, weź stary, bo gry Scotta to nie będą tyle kosztować. Na pewno będzie z 20-30 zł jak nic. A tu ciul, 125 zł. A ci mówiłem stary, bo to jest PlayStation VR, no to na pewno będzie kosztować drożdżu. Nie, nie, to jest Scotta, jego gry to nie kosztują dużo. No i co, wyszło jak wyszło. Ogółem ja filmów z FNAF VR-em to tylko obejrzałem, żeby obejrzeć mechanikę. Tylko mechanikę, żeby obczaić. A jak tak, czy jakieś jumpscary, czy coś, to akurat to akurat nie patrzyłem, nawet Elevena nie oglądałem, tylko chciałem po prostu zobaczyć, jak to mniej więcej działa, bo nie chcę sobie spoilerować samej gry. Dobra, idę teraz ściąć dębówkę. Mam nadzieję, że teraz... jeszcze zjem, bo jak będę tak szedł, jak tak wolno, to nie dojdę. Mam jakieś sezonki? Nie, dobra. Ale mam sporo ziemi, mogę tą dziurę tutaj zasmerfować. Fajnie, teraz nie wygląda, jakby mi kurde spadła jakaś atomówka przez Kim Jong-una zrzucona. Dobra, zasuwa. A, jeszcze tutaj. Ajaj. Nie chcę wygrać. O, bo co za szybko. Strasznie czułe to jest. To już postawię. Oj. W sumie to jest bez sensu, że rozkopywałem nawet pod piecykami, bo i tak tam... No ale dobra, jak będę robił jakieś przemeblowanie, to żebym nie latał po deski. Dobra, trzeba będzie skopać jeszcze trochę drewna. Tylko skąd ja tu wezmę teraz dębówkę? Będę musiał taki kawał zasuwać. O, jabłka. O, świetnie. Dobra, to posadzimy, niech to rośnie. Dobra. O Jezu, już się ściemnia. Mam nadzieję, że mnie... Aj! Aj, aj, aj! O! Świetnie. Aj, aj. Dobra, daj mi to. Może w kolejnym odcinku, jak zrobię tą piwnicę, oczywiście miejsce, to możemy po piwnicy zrobić jakiś porcik. Albo może jeszcze to w następniejszym odcinku. Przecież wszystkiego w jednym to się nie da zrobić, bo ogółem najdłużej to będzie, te odcinki będą trwać po 40 minut.
Nie no, 30, 35. Góra 40. Dobra, wezmę jeszcze to, bo tutaj największe jest na razie. Bo może jest jeszcze większe, ale dobra, nie chce mi się tam zasuwać. O, kolejny patyk. Kolejne patyki. Aj, dobra, zasuwamy. Kurde, drzwi zostawiłem otwarte. Przydałoby się jeszcze. O! O, jajko. Dobra, to zróbmy to i potem jeszcze pyknijmy. Aj! Wyskoczył mi komunikat. O! Kurde, owca chciałem powiedzieć. Krowa? Nie, nie będę jej zabijał na razie. To. Też cię bardzo lubię, ale... Dobra. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Błagam, żeby starczyło. O, właśnie, położę się jeszcze. Rysiu! Dobra, tutaj już... A, w sumie... Mam nadzieję, że jeszcze mi starczy na schody. Oby starczyło na schody. Nie starczy, nie starczy. A jednak starczyło. Pięknie. Tak. Jest, starczyło na schody. Ale chyba jeszcze trochę schodów brakuje. Ta! Lipton. Ojej. Czy jeszcze raz? Raz, dwa, trzy. No dobra, no to jeszcze ile? Masz. Błagam, wyrosło to drzewo? Nie, no nie wyrosło. Nie. Wezmę, zrobię mączkę kosną. Nie chce mi się zasuwać taki kawał. Kolejne drzewo, no ludź. Dobra. O kurde, niech cię Bóg błogosławi. No. No i elo fortepian, dobra. Teraz to starczy na luzie. No proszę, no, dziękuję bardzo. Drzwi. Drzwi. Jakieś gówno wejdzie. Dobra. No i pie. Głupia czułość. Pięknie. Tak, tak. Aj. No i dobra. No i git majonez, dobra. Teraz może... Zrobimy... Ale to zostało jedno. Żeby to tak ładnie wyglądało. O. Może starczy. Zaraz. Powinno. Ta, dobra, ale teraz potrzebny skillof. Robimy ten, piwnicę. Dobra, dobra. Fajnie, no to już sporo mamy zrobione. Co wezmę, zrobię gdzieś tak ze dwa kilofy, żeby się nie pieprzyć. Ale moment, wróć. Teraz jaka to jest na mapie, muszę zobaczyć. Minus 33, nie. 213. Minus 43. Okej, czyli tu.
Zaraz, jak tu jest 213, tak, 213 chyba. Zaraz sprawdzę, chcę mieć pewność. To tutaj powinno być raz, dwa, trzy, nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery. Nie, zaraz. 223. Nie, bo zapomniałem, że to nie jest... Nie, to nie jest na środku. Nie, to nie jest na środku. Tak. Bo było tutaj, to... to by było. Czyli o jedno za dużo wykopałem. No dobra, pokopiemy. Trochę to zajmie. Oj, zajmie jak nic. Dobra, nie no. Pogadamy sobie. Czy ja będę gadał? A wy będziecie słuchać. Tego pierdzielenia o... Nie wiem już. O czym. Znaczy zaraz. Znaczy w sumie napiszcie mi w komentarzu, jaką gierkę... Nie, nie, wróć. Znaczy gierkę to no za dużo gierek to ja to nie mam, ale... ogółem jest promocja na Terrarię, bardzo polecam, akurat zakupiłem. 21 zł kosztuje, 69 jest przecena i to jest niestety tylko na PS4 przecena, nie wiem jak jest PS3, ale jak zainstalowałem tą na PS4 tą Terrarię, to wyskoczyło mi, że mam ukończone 34% całej gry, ale dopiero co tą grę pobrałem, wie? I potem wchodzę, patrzę, a tam jest w trofeach, patrzę, jest tam Terraria, PS4, PS3 i PS Vita. Czyli, że to może oznaczać, że, znaczy nie oznaczać, no, na pewno, że gra ma funkcję cross-playingu, czyli, że jedna osoba na przykład gra na PS4, a druga na PS3, wiem, już przecież to wiecie, tłumaczę jak debilowi, oczywiście, ale jeżeli oczywiście tak jest, to fajnie by było, to ja bym sobie akurat mógł sobie na PS4 bym mógł grać, a te osoby, które mają Terraria na przykład na PS3, to mogliby ze mną na PS3 grać, nie, fajnie by było. Ogółem gra dużo nie zajmuje, no chyba tam zajmuje... Nawet nie wiem czy 110 mega, mało naprawdę zajmuje, ale gierka fajna jest, mało zajmuje, fajna gierka, taki Minecraft w 2D. Ogółem Wojtas bardzo lubi Terrarię, ten Kuri co był u mnie na streamie urodzinowym. Fajny, spoko gościu, weźcie go, zasubskrybujcie, bo też ma akurat kanał. Znaczy no wejdźcie sobie na mojego streama i tam będziecie mieli na czacie podłoga, Kuri podłoga. On to tam nagrywał ogółem gry z Androida. Terraria tam nagrywał, Brawl Starsy chyba jeszcze nagrywał i nie wiem co tam jeszcze, ale pozdrawiam cię stary, pozdrawiam cię Wojty, spoko gościu jesteś. Mamy Terraria, będziemy napierdzielać, może jakąś serię zrobimy, jak Wojtas by do mnie wpadł albo Gibbon i byśmy mogli nagrywać we czwórkę. Tylko bym musiał, we trójkę znaczy się, to bym musiał trzeciego pada załatwić, bo akurat dwa, ale ogółem planowałem kupić pada z tym, z Spider-Manem czerwonego, bo mam czarnego i niebieskiego, żebym czerwonego chciał jeszcze dokupić i białego, żeby był taki komplecik, ale niestety już tego ze Spider-Manem pada nie ma, ale na necie się zobaczy. Dobra. To tak zostawiłem, to tak niechlujnie trochę to wygląda, więc sorry. Zaraz, jakby było tutaj, to było 5. Tak, to równo jest. Dobra, jeszcze tutaj rozkopę trochę. Kurde, trochę mnie boli, bo chciałem zrobić tą miksturę, no ale... o kurde, Zomek mi napisał, to zaraz mu odpiszę. Strasznie mnie to boli, że trzeba jakiegoś tego, proszku
skurde, trochę chamskie z ich strony. Proszek, żeby zasilić tą stację alchemiczną. Może jeszcze pewnie po serduchu, tak jak w Ajzaku, trzeba będzie oddawać. Nawet nie próbujcie takiej aktualizacji zrobić, bo wtedy to już... Wtedy to się hejty posypią, nie tylko z mojej strony. No i easy. Dobra. Dobra. Dobra, mam dirta w zanadrzu. Sporo tego. Drzwiczki jeszcze pierdzielne. I będzie git majonez. Ej, dobra. Tam się zrobi jakieś zejście do kopalni, czy windę, czy coś. To już się wymyśli. Ale teraz tak. Dobra, to już sobie pochowam. O, miejsca nie ma. Albo może ten mi się zdaje, że ten proszek miałem, tylko Żelson mi pewnie go zakosił, pewnie we swoim eku miał. Zaraz, mi się łapy świecą. Fajnie by było, jakby było takie, że to jest takie ciemne i tu się świeci. Niech to może wprowadzi, fajnie to będzie wyglądało. Dobra, na razie to tak musi wejść. Na razie to tak musi wyglądać. No i dobra, teraz mi napiszcie, co tu możemy zrobić. Bo to jest miejsca, no, za dużo nie ma, ale... No, dużo jest, ale dużo nie ma. Ale dobra, tutaj akurat już zaplanowałem, że to będzie taki... zejście do kopalni, bo będzie może takie ewakuacyjne. Ogółem planuję, żeby pójść do Netheru w poszukiwaniu magmy, żeby zrobić taką fosę, taką magmową wokół domu. I na przykład tutaj, jeżeli by było oczywiście to możliwe, tutaj stawić pistona i na przykład jak potwory by chciały przejść, to no nie przejdą, prawda? No i tutaj jeszcze tą magmę tak dookoła. No fajny to byłby pomysł, żeby woda, nie ten. Ale to bym musiał trochę dirtem tu się pobawić. Tutaj bym wypełnił, ale bo dirta to już mam w zanadrzu. Dobra, zbiorę jeszcze tylko te plony i kończę mać. Dobra, to napiszcie mi, a zwłaszcza ty, Ero, bo chyba ty najwięcej piszesz, jeżeli chodzi o zadania na kolejny odcinek. Ciebie też serdecznie pozdrawiam. No i tak. Żelsona nie ma niestety, nie było go ze mną, po pierwsze mi się skończył PS Plus, więc to i tak by nie było możliwe, żeby ze mną zagrał. Tu może jakąś... Otyszujo. Żeby jakąś obwódkę zrobić, w sensie tutaj taką... Sporo... Z płotu bym to zrobił, żeby mi tu nic, żadne cholerstwo nie wlazło, ale dobra. Więc tak, wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek właśnie spodobał. Już tak to zostawcie opeczkę i napiszcie mi w kolejnym odcinku, co robimy. Zostały jeszcze dwa wolne miejsca, ale oczywiście będą jeszcze 4 łóżka. W ogóle ma być 8 graczy. I... To sobie zostawię, dobra. To sobie zdejmę. Dobra, albo nie zostawię, po prostu jak ma to wkładać i zdejmować, ten bez sensu trochę. Ten nie wiem, na co się lampi. Czekaj, to cię poprawię. O, na oknie będziesz siedział. Ja sobie siedzi zresztą. Kto ci zabroni. No i dobra. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek właśnie spodobał, że tak zostawcie łapeczkę i napiszcie mi, co w następnym odcinku mam zrobić i... No i mam nadzieję, że nie będę musiał sam tego robić, że mi się uda PS Plusa załatwić. Jeżeli nie, no to trudno, będę musiał sam to robić. Więc tak. Mam tu sporo miejsca, napiszcie, czy tu ma być magazyn, czy tu jakiś kolejny pokój zrobić, czy nawet, nie wiem, łazienkę, kanalizację ściekową, nie wiem, cokolwiek. Tylko byleby logiczne i nie głupie. Więc tak, wielkie dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam, trzymcie się i do zobaczenia.